Halo. Chyba coś nadusiłam. No, Karolina, to do ciebie, nie? Co ja to nadusiłam? Ej, słuchaj, teraz mi wyszło. Nie chcę połączyć. To zaraz zobaczymy. Wejdę wam kłopce, co to wyszło, co zawsze, ale nie chcę połączyć. Zaraz zobaczę, pani Wiesiu. Macie zajęcia, nie? Zrobicie wizję. Zaraz pani Wiesiu, chwilkę, dobrze? No. Ewentualnie możemy pani Wiesiu te zdjęcia na coś podpięć. Byliśmy na pierwszym? Tak. Wiem, co jest w Brytanii. Czy uda wam się pokazać, jak już daleko jesteście z tym wbijaniem gwoździ? Mniej więcej na tym etapie, co na filmie, czy już dalej? Gdzie ja jestem? W przypadku, jeżeli ten gwóźdź wam się już naprawdę mocno skrzywi, ale to też pewnie nie będzie często się zdarzało, to można go po prostu wyciągnąć i wbić nowy. Gwoździe wbijamy ostrożnie, uważając na palce, żeby się nie skaleczyć. I co jakiś czas oglądamy tą deskę, oglądamy ten nasz stelaż z gwoździ, jak on wygląda z każdej strony. Czy mniej więcej gwoździe są równej wysokości, czy są proste?
można zawsze jeszcze nanieść jakieś kosmetyczne poprawki, podprostować gwóźdź, wbić go bardziej, jeżeli jest taka konieczność. My do wykonania tego obrazu będziemy używali suszonych kwiatów na łąkach, przy drożnych rowach, zaroślach, lasach. Rosną różne chwasty i kwiaty. Nie znamy ich nazw, często znamy je obojętnie, a można z nich tak naprawdę stworzyć piękne dekoracje. Dekoracje z suszonych roślin są doskonałą alternatywą dla świeżych bukietów oraz kwiatów ozdobnych. Suszone rośliny wspaniale prezentują się w dekoracjach domowych. Można je formować w całe bukiety. Możemy wykorzystywać jeden gatunek lub wykonać barwną mieszankę. Aby jednak tego typu nie kruszyły się i nie sypały, należy wybrać odpowiednie do suszenia rośliny. Suszone kwiaty, odpowiednio przygotowane, mogą zdobić wnętrza przez wiele miesięcy. Możemy uzyskać wiązanki rozmaitych ziół, bukiety kwiatów polnych, czy też kwiatów ogrodowych. Kwiaty do suszenia zbieramy oczywiście w dni suche. Ich barwne kolory pozostaną wyraziste, jeżeli umieścimy je w ciemnym, suchym i dość ciepłym miejscu. Wilgoć i brak przewietrzu sprawi, że nasze kwiaty będą wyschły, także musimy zadbać o odpowiednie warunki, jeżeli chcemy wysuszyć kwiaty. Dostęp do światła, do słońca spowoduje wyblaknięcie koloru. Kwiaty i inne rośliny suszymy, powieszając je do góry nogami, czyli kwiatostanami do dołu, na przykład pod sufitem, stropem. Czas suszenia takich kwiatów wynosi około 2-3 tygodnie. Również różnego rodzaju trawy mogą się prezentować niedekoracyjnie. Takich traw o sztywnych pędach nie trzeba zwierzać. Włączyło się! Karolina, włączyło się! Tak, widzimy Panią, Pani Wiesiu. Super! Także może Pani działać. Zapraszamy do działania, zapraszamy do tworzenia. To nie chciało wejść! Wbijamy gwoździe w ten obraz na desce, w kontur tego słoika. Tworzymy taki stelaż. Pani Wiesiu, odstępy pomiędzy gwoździami około 1 cm i wysokość, ja? Na wysokość też wbijamy, na około 1 cm. Już teraz się bierę szybko za robotę, ale to muszę wyciąć najpierw, nie? Nie, nie wycinamy. Układamy na deskę, od dołu deski, trzeba sobie wyśrodkować, przybić gwoździkami. A to nie wycinamy tego? Nie, nie wycinamy. Proszę patrzeć na film, może się uda Pani jeszcze podejrzeć. Nie wycinamy, pokładamy na deskę, no, grafikę, przybijamy sobie tam dwoma czy trzema gwoździkami, tak żeby ta grafika nie spadła z deski i robimy taki kontur z gwoździ, taki stelaż. Dobrze, już robię. Z tych gwoździ będziemy później przeplatać ozdobne sznurki. Ale macie klikę. Równo. To jest rękodzieło, także Pani Wiesiu, plus minus tak mniej więcej centymetr odległości, centymetr wysokości. Oj, mi zrobił ten komputer psikusa. Ale ważne, że się udało połączyć.
Proszę teraz spojrzeć, jak wybijam słoika, żeby było Wam wygodniej, to te gwoździe mogą się tak jakby mijać. Proszę spojrzeć też na technikę wybijania tego dna, w którym miejscu te gwoździe są umiejscowione. Bo jeżeli one się jakby nałożą, to będzie ciężko później owijać nitką. Także jakby pomiędzy trzeba trafiać tymi gwoździami. Tak jak to jest przedstawione na filmie. Tak głęboko? 1 centymetr, Pani Wiesiu, po wbiciu taki gwóźdź powinien wystawać ponad deskę. 1 centymetr, o kurczę, to daleko musi być. Troszeczkę trzeba wbić. Oj, to musi, a to one długie są. No, troszeczkę musimy powbijać. No, to trzeba, naprawdę. Jak Pani nie zdąży skończyć, to skończy Pani później, po warsztacie nam Pani podeśle zdjęcie. No dobrze. Techniczne. A co mam zrobić? No jecie, tak? Jeszcze raz. Bo nie było dokładnie słychać? Co? Któraś Pani o coś pytała, ale nie było dokładnie słychać? Nie, to nie było, że odbijamy. Na jakim etapie jesteście już? Uda się coś pokazać? Można to widać. Jakby miały powbijane wszystkie gwoździe, prosimy o sygnał w celu przekazania dalszych instrukcji tworzenia obrazu. Jedziesz z tatą, tak? Ale umiesz się coś na długich rękach, tak? Może cienki czapki umiesz? A mogę ubrać tylko bluzę? Może by... Gwóźdź nam się skrzywi, to jak to było przed chwileczką pokazane na filmie, można też podprostować trochę takie gwoździe nożyczkami. Jeżeli macie mniejszy młotek, to młotkiem. Thank you.
O, już pięknie zarysowuje się kontur serduszka. Mocne na to, te mniejsze odległości we wbijaniu gwoździ. Nie wiem, czy bym moment takie miałam na kolano, ale to wiecie. Jak już panie zakończą etap wbijania gwoździ, to poprosimy też zrobić zdjęcie i przesłać nam na grupę. O, co ty sobie myślisz, że ja mam takie zdolności? Pani Halinko, kto jak nie pani? Mam zrobione już, mam. Czyście, bo przecież ręce to czarne. Czyście gwoździ. A jak nie, to można, to można uwiecznić na zdjęciu i zdjęcie może do nas dotrzeć później. Tak jest. Tylko proszę uwieczniać na zdjęciu. Mam zrobione całość. Muszę umyć te gwoździe, żeby potem sznurek był czysty. Palce i paznokcie całe stanie nienaruszonym, to też duży sukces. Całe. Lakier nie strzep, to najważniejsze. Kartkę będziemy później zdejmować, będziemy zdzierać, także ważne, żeby nie zabrudzić za bardzo deski. No. A pozostałe panie, jak jesteście daleko? Ja też już mam prawie, jeszcze mam krzywe do poprawienia. Tak, także ze spokojem proszę nanieść poprawki, to już takie kosmetyczne pewnie. Mhm. Nie jest to tak idealnie jak u pani, ale... Jest na pewno dobrze. Krzywo to też ma swój urok. O, jak pani widać, Magda już też kończy. Jak widać na filmie, mi też co jakiś czas gwóźdź krzywi, także to jest normalna sprawa. A im więcej wykonamy takich obrazów, tym będziemy mieć później większą wprawę i to nam pójdzie też sprawniej, łatwiej. Chyba też jest prosto. I to jest rękodzieło, także nie musi być... Idealnie. Halinka wycierała, to ja też. Jeżeli już któraś pani ma koniec, to proszę też obejrzeć jeszcze ostatecznie ten stelaż, okręcić z każdej strony. Jeżeli wszystkie gwoździe są powbijane, to można już zdzierać tą grafikę. Tylko można sobie też wcześniej wytrzeć ręce, żeby nie zabrudzić deski. Czyli tą kartkę wrzucić? Nie wiem. Także kartkę będzie trzeba zedrzeć. My może przesuniemy ten moment, też na filmie pokażemy za momencik, jak to wykonać. Właśnie jak oderwiesz szablon, to możesz jeszcze jedno zdjęcie zrobić i też tutaj. A dobrze.
Bez szablonu. Bez szablonu. Proszę. A teraz szablon zerwać? Tak. Tak, gwoździe się na pewno bardzo mocno trzymają, są stabilne, także nic nie uszkodzimy, nie zniszczymy naszej wcześniejszej pracy. Można pozbierać kartkę tak, żeby ją całą oderwać od deski. W jednej części na pewno się nie uda, tylko w kilku częściach także zrywamy ten szablon, jeżeli już mamy wszystko powbijane. Bardzo prosty sposób wykonać niezwykłe, unikatowe ozdoby do domu, do biura lub po prostu zrobić komuś oryginalny, spersonalizowany prezent od serca. Od serca ze sercem. Jeżeli przez przypadek deseczka też się troszeczkę zabrudziła od tych gwoździ, to można ją przetrzeć jakąś suchą szmatką. Wszystko. Będzie zrobione. Linka to na wszystko szybko. Pani Wiesiu, jak pani idzie? Bo ja już mam prawie zrobite. O, pani Wiesia, podpisała się. Koło już prawie kończę, ale w środka jeszcze nie ma. Dobrze, na spokojnie. Wpływają kolejne zdjęcia już na grupę. Pani Zosia już też skończyła. Wbijanie gwoździ. W środku jest takie to kółko, to też podwójnie, tak tutaj to gdzie tak jednym przy drugim, nie? Już zaraz będzie pokazane, pani Wiesiu. Jeżeli chodzi o dół, to może pani... O ten dół właśnie. Tak, to może sobie pani tak trafiać gwoździami, żeby one przypadały pomiędzy. Aha, te drugie, to dolne kółeczko. Tak, pomiędzy, bo będzie łatwiej, bo jak się będą one nakładały, będą wysokości, to będzie trudno później ozdobić. Może teraz będzie lepiej widać. O, widzi pani? Teraz jest akurat ten moment, że jest pokazane, że one tak są pomiędzy, powbijane. Bo byłoby ciężko je tak jeden nad drugim wbić. No dobrze. O, pani Gertruda, świetnie, też dziękujemy za zdjęcie. Cały czas oglądamy na bieżąco.
Super, Natalia Bogunia, też świetnie. Możecie sobie już teraz wyrwać ten nasz szablon. Tak, robimy to w kilku etapach, bo on na pewno nie zejdzie w jednym pociągnięciu kartki. Możecie pani już załączyć pistolety na klej, bo mogą być potrzebne do wykończenia naszego obrazu. Pistolet to taka wersja opcjonalna, bo będziemy układać w naszym słoiku bukiecik, a klej na ciepło może przydać się do wykończenia dekoracji, do doklejenia jakiegoś motyla, jakiegoś drewnianego elementu też w formie serduszka, ptaka, motyla, ważki, jakiejś szyszki. Także te dekoracje będą już do wyboru. Też każda pani ma inny rodzaj dekoracji. Może też część takich ozdóbek została panią z poprzedniego warsztatu. Znaczy, zostałem z poprzedniego warsztatu. Mówię, że można wyjść. Może się przydać też kawałek mchu, jeżeli paniom został. Etap owijania nićmi, podobnie jak wbijanie gwoździ, może być dość czasochłonny. I proszę teraz spojrzeć na film. Przywiązujemy nitkę do gwoździa u góry słoika. Też proszę, aby pani zrobiły to w tym samym miejscu, bo tworząc pierwszy raz taki obraz, na pewno będzie paniom łatwiej, jeżeli będą się pani kierowały wskazówkami z filmu. Jeszcze musimy patrzeć. Przywiązujemy na dwa słupki. Zatrzymamy może na momencik film, w którym miejscu przywiązać tą nitkę. Robimy tak dwa supełki i zostawiamy jeszcze dłuższą nitkę, bo ona nam się może przydać do zakończenia. Możemy ją później wykorzystać do zawiązania kokardy. Także poczekamy, aż panie będą na tym samym etapie i za moment włączymy ciąg dalszy filmu. Supeł przywiązujemy dość mocno, aby później nam się nic nie zsunęło podczas tworzenia. Robimy taki solidny pęk. Czy już możemy dalej? Tak. I teraz bez ucinania można sobie pomóc nożyczkami. Przeplatamy raz jeden, raz drugi gwóźdź. Będziemy jeszcze wracać tutaj do tej linii, także za momencik to będzie pokazane na filmie. Na zakończeniach można sobie owinąć w koło gwoździa. Jedziemy takim zygzakiem. Raz jeden, raz drugi, takim wężykiem. Raz jeden, raz drugi gwóźdź. Owijamy sznur. Nie, bo my jedziemy samo, to wieczko. Tak, teraz wieczko, to zatrzymamy na momencik, żeby panią było łatwiej. To. Włączamy dalej. Chyba, że mamy dla którejś pani powtórzyć? Nie trzeba. Nie. I teraz wracamy tą samą linijką. Tworzymy jakby takie ósemki. Ja sobie tutaj pomagam nożyczkami, bo też znacznie łatwiej.
też co jakiś czas można sobie owinąć w koło sznurek. Tak na pierwszy raz to proponuję też właśnie jechać tym samym szlakiem, wyplatać w ten sam sposób według instrukcji na filmie. Dorota? Kolejnym razem już będzie Paniom łatwiej. I teraz już jedziemy w dół słoika. No, to tu nie. Ja tutaj sobie chciałam pojechać w tą stronę, ale jednak stwierdziłam, że wrócę z powrotem na wieczko. Czasami też się zdarzy tak, że można kawałek odwinąć, jeżeli stwierdzimy, że w innym kierunku chcemy tą nitkę poprowadzić. Weź Agośka, to ty. O, tak. Tak. Weź. Patrzmy się z tobą. Zaczynić. Teraz na dół? Czy jeszcze raz? Mamy już gotowe. W celu zabezpieczenia też tej dekoracji owijamy jeszcze w koło gwoździa nitkę. Ale to jest cały czas tylko wieczko, tak? A tak. To właśnie, bo to nie masz z tej strony, osobki miałaś robić. I teraz będziemy zjeżdżać już w dół tego słoika. Kontur słoika wykonamy sobie z grubej nici, a wypełnienie w kształcie słoika powstanie z tańszych nici. I tak. Dzięki, dzięki łączeniu różnego gatunku nici uzyskamy ciekawy efekt artystyczny. Czasu to. Pani Marta ma chyba grubszą nitkę. Te same mają pani nitki. Tylko im więcej razy się wyplata też ten obraz, to też już jest większa wprawa. Możemy zatrzymać, powtórzyć też ewentualnie. Proszę, to mogę zawinąć. Tak, co? Także ze spokojem na pewno każdej pani uda się taki obraz stworzyć. Czy mamy cofnąć do jakiegoś momentu, czy może film dalej być włączony? Może być dalej. Dobrze. I tu też jeszcze raz całe te ósemki, tak? Jeszcze raz całe te ósemki. Tak. Od wieczka do wieczka trzeba objechać w koło tego słoiczka, tak żeby powstała ósemka, czyli zawinąć w tą i z powrotem. Kontur będzie wówczas bardziej wyrazisty i wiążemy na pęk w celu zakończenia naszej tutaj przeplatanki. Też wiążemy taki podwójny pęk. Jeżeli panie mają włączone pistolety na klej, a nie są pewne, czy dobrze ten pęk jest zawiązany, czy on nie puści, to można też podkleić tą nitkę delikatnie klejem. I tak właśnie wygląda już cały słoik wypełniony nitką, kontury już są wypełnione. Pozostało nam tylko serduszko i to dno słoika, który też stworzy fajny efekt artystyczny. A to wszystko pani robi tą samą nitką? Słoik tak, do serduszka będę używała jakiegoś kawałka wełny. Panie też mają w swoich zestawach artystycznych wełnę do wykorzystania do tego serduszka.
I też, aby zacząć takie serduszko, przywiązujemy nitkę w wybranym miejscu do gwoździa na pęk, ale proszę zwrócić uwagę, nie będziemy tworzyć teraz konturów, kontury powstaną na końcu, tylko będziemy tworzyć wypełnienie tego serduszka, tak jakby taką pajęczynę. Przeplatamy nitki w różnych kierunkach. A najlepiej w którym miejscu przyhaczyć? Na środku gdzieś? Tu, pani Gertrudo, nie ma akurat znaczenia, bo ta dekoracja zawsze pięknie wyjdzie. Też tych nitek może być... O, tu akurat mi się zsunęła nitka, także trzeba uważać, trzeba ją porządnie naciągnąć. Może być nawet w jednej części serduszka więcej tych pajęczyn z nitki. W jednym troszeczkę mniej. Ta dekoracja zawsze będzie wyglądała bardzo oryginalnie. Nieważne, w jakim kierunku przeprowadzimy nitkę. A kontur wykonamy na samym końcu. Tak szybko to pani idzie. Znaczy, nie staramy się jakoś tutaj regularnie przeplatać tych nitek. Przekładamy nasze ozdobne nitki w różnych kierunkach. Dekoracja tutaj tworzy się praktycznie sama. Jakbyśmy nie zahaczyli tej kolorowej wełny, ona zawsze świetnie będzie wyglądała. I na końcu dla wzmocnienia efektu artystycznego wykonamy kontur naszego serduszka. Też nie trzeba przywiązywać jakoś szczególnie dużo tych nitek w naszym serduszku. Niech ono będzie takie ażurowe, ponieważ ten wazon jeszcze będziemy wypełniać suchymi roślinami i łodygi tych roślin będą przechodzić przez nasze serduszko, będą pojawiały się w tym słoiku. To też będzie świetnie wyglądało. W celu zabezpieczenia tej nitki przed zsunięciem owijamy ją też co jakiś czas w koło gwoździa. Jeżeli stwierdziliśmy, że już wystarczy tych przeplecionych pajęczyn, tych niteczek, to wówczas tym samym sposobem tworzymy kontur serduszka. Najpierw jedziemy tutaj takim slalomem pomiędzy jednym a drugim gwoździem. Ktoś tam się pojawi, to twierdzaj. To jest. Nie widzimy w to, czy widzimy, kto się pojawił? No, widzę, że Magdalena i...
No, już jest pani Wiesia, także dobrze, udało się. Można opuścić, bo ta ocenka nie wyjdzie. Czy? Pamiętajmy naciągać mocne nici i zabezpieczać co jakiś czas, zawijając nitkę w koło gwoździa. Bo jeszcze w tym naszym wazonie pojawi się bukiet suszonych kwiatów, także żeby przy wysuwaniu tych roślin się nic nie wydarzyło, zabezpieczamy co jakiś czas nitkę. Kurczę, zdążysz to, żeby? Jeszcze raz pani Gerturze, niech pani powtórzy. Nie, ja już nie mówiłam, bo ja mówiłam do syna. A. A to serduszko to też tymi ósemkami tylko raz wystarczy? Wystarczy raz, tak. Już ta drugi raz ta nitka, jak objedziemy gwoździe, stworzy nam dosyć wyrazisty kontur. I tak ukształtuje się to serduszko bardziej. A to już ucinamy tą nitkę tu, czy jeszcze nie?
Jeżeli już Pani skończyła, to można zakończyć. Tutaj już nie będziemy potrzebować tej nitki, żeby ona tam nam dała jakąś dodatkową dekorację, także można zakończyć. To już samo serduszko jest świetną ozdobą, nie będziemy już dokładać żadnych kokard, także można zawiązać dosyć mocno na pęk, żeby się nic nie poluźniło. Tego też zdjęcie mamy Pani wysłać? Może Pani przesłać, poprosimy. No jak nie potrzeba, to nie. To nie, jak najbardziej. Tak. Pani Magda już też nam wysłała. Zdjęcie serduszka i całego słoika, super. Świetnie. To akurat ma w wersji kolorystycznej czerwieni. Świetnie to wygląda. Też jak Panie przesyłają nam na grupę, to później wszystkie Panie możecie podziwiać i oglądać te prace, także jak najbardziej prosimy o takie zdjęcia. Czy Panie już mają też to dno słoika zrobione w nitce ozdobnej? O nie, a to dno, jaki kolor? Też to, taki jak... to dno będziemy robić w kolorze serduszka. Dno robimy w kolorze serduszka, żeby uzyskać taki fajny efekt. Będzie też ta nitka powtórzona. I też przywiązujemy w jednym punkcie wełnę i owijamy na zasadzie takich ósemek. Też taki podwójny kontur tworzymy. Pani Wiesiu, uporała się Pani już z gwoździami? Tak, właśnie skończyłam gwoździe. Tak myślałam, bo już przestało pukać. Aha! A to było, no, bo to słychać, nie? No, teraz... Ale nie było jakoś no. Strasznie głośno. Myślałyśmy, że będzie głośniej.
wszystkie te obrazy, które do nas spływają, bardzo starannie wykonane i ciekawe kolorystycznie. Tak, to jeszcze tutaj, zanim przystąpimy do tej kompozycji z tych suszek, to myślę, że tutaj udostępnię później te wszystkie zdjęcia, żeby sobie panie zobaczyły. Tak, udostępnimy te zdjęcia, to już z wykonaniem tego dna sobie każda pani na pewno poradzi. I teraz w miejscu wieczka zostały nam na pewno jakieś nitki. Możemy to też dołożyć nitkę inną kolorystycznie. Tworzymy taką ozdobną kokardę. A jeszcze wcześniej, proszę spojrzeć, przeciągniemy sobie tylko tak delikatnie sznureczki w celu wykonania ozdoby na wieczku. Przeciągamy już tylko od jednej strony, zaraz to będzie pokazane na filmie, od jednej do drugiej strony. Tutaj już można przewinąć te nitki w taki dowolny, artystyczny sposób. Można poprzymierzać, poprzekładać, w jaki sposób to zrobić, w jaki paniom odpowiada. Mogą to być takie ukośne linie, które połączą nam dekoracje. Pojawi się po prostu taki dodatkowy, spójny z całością kompozycji element dekoracyjny w zieleni. To wszystko robi pani koło wieczka, tak? Tak, tak, w środku tego wieczka. Już dowolnie pani Gertrudo, jak pani przywiąże, jak pani przeciągnie te nitki, myślę, że zawsze to fajnie wyjdzie. Żółtko. Każda z pań otrzymała inny zestaw kolorystyczny, także na pewno te prace... A ja poznałam żółtą. Bardzo ciekawe, imponujące. Pani Wiesio, na pewno ma pani taką dwukolorową, biało-żółtą i żółtą na wypełnienie serduszka i takich dodatkowych elementów dekoracyjnych. Także a to jest taki kawałek wełny, no. Tak, to on wystarczy pani na wykonanie serduszka i tych właśnie na wieczku i w dnie słoika. Mhm. Zobaczymy, coś tu wymyślimy. Muszę umyć ręce, bo mam od tych gwoździ. Pani Wiesiu, a już pani zrobiła kontur słoika? No. Zrobiła pani. To teraz zostały tylko te elementy dodatkowe z wełny, tak? Tak. Dobrze. A to patrzyłam, jak robisz, to se zrobię. Dobrze. No. Dzisiaj jest zdolna, to se zrobię. Robi się. Ten film też pojawi się za jakiś czas na naszym Facebooku, tak? I na stronie internetowej, także będzie go można jeszcze raz sobie odtworzyć. Przesłać znajomemu. Tak, będzie można polecić. Żeby sobie też zrobił taką dekorację. Koleżankom. Mhm. Koleżanki by chciały, ale są leniwe. Tam tyle pracy. Obrazy, które tworzymy, są zarówno praco, jak i czasochłonne, co czyni je wyjątkowymi i właśnie niepowtarzalnymi. Gdy coś mieć ładnego, trzeba się niestety, ale napracować. Zgadza się, tak. Pani Halinko.
ale później jest satysfakcja. Tak, efekt jest oryginalny. Tak, wszyscy się tak udostępniają i oznaczają tutaj na właśnie na Facebooku te swoje prace. Każda pani też otrzymała szary sznurek, także można uwiązać kokardę. Już panie też nieraz na warsztatach tworzyły takie kokardy, także na pewno sobie panie doskonale poradzą. To już taki wykończeniowy element dekoracyjny do naszego słoika. Tych nitek, które zostały, nie trzeba będzie pewnie jakoś specjalnie przycinać. Przydadzą się do przywiązania kokardy. Można ją też przykleić, jak panią wygodniej. No, tu już mamy od pani Magdy też kolejne zdjęcie. Świetna kompozycja. Za momencik udostępnimy wszystkie zdjęcia przesłane do nas. Nie wiem, czy panie już zdążyły załączyć pistolety na klej. Można sobie pomału załączyć. Tak na wszelki wypadek, to już zależy później od dekoracji, od kompozycji, jaką panie tworzą, ale taki pistolet z klejem można mieć pod ręką. Taki naturalny sznurek świetnie się sprawdza we wszystkich kompozycjach. I tak wygląda już ukończony obraz ze słoiczkiem. Za momencik ciąg dalszy filmu. Może teraz zdjęcia udostępnimy, tak? Tak, udostępnimy część. Teraz zdjęcia, a panie jeszcze sobie dokończą dekoracje i za chwilę kolejna część warsztatu. Możemy podziwiać dosłane do nas prace. A to już wcześniejszy etap? I tutaj mamy gwoździe. Stelaż do naszej pracy. Już same gwoździe są też super elementem dekoracyjnym. Dobrze. Ten nasz słoiczek. Świetny. Prawda. Prawda. Ale ładnie.
piękne żółty. Nie są piękne. I wszystkie świetnie korespondują z tą naturalną deską. Takie deski też można sobie pomalować farbą, bejcą. Oryginalnie też wygląda w takim surowym stanie. I teraz mogą sobie Panie przygotować suszki, które Panie od nas otrzymały. Takie roślinki będziemy umieszczać w naszym słoiku, ale wcześniej też trzeba je troszeczkę oczyścić z tych liści i delikatnie przekładamy łodygi przez nitki, żeby nic nie zsunąć. Wypełniamy wnętrze tego słoika. Ale pod tą niebieską nitką, która jest na słoiku, nie? Jeżeli Pani się uda wsunąć, to jak najbardziej. Bo też Panie pewnie różnie ściągały te nitki, różnie przeplatały, także no proszę próbować, na pewno się uda. Można sobie też troszeczkę nożyczkami pomóc. Podnieść tą nitkę, te gwoździe mają łebki, także ona się zaraz nie zsunie. Proszę delikatnie próbować, tylko tak, żeby zniszczyć dekoracji. Też mają Panie różne rośliny, jedne mają cieńsze łodyżki, jedne troszeczkę grubsze. Czasem, żeby wsunąć taką roślinę, można ją tam jakoś ściąć na skos. My podczas naszych działań artystycznych wykorzystamy takie rośliny jak wrotycz, krwawnik, różnego rodzaju kolorowe trawy. Pojawi się także szczaw kędzierzawy. Każda Pani otrzymała inny zestaw roślin. W niektórych kompozycjach na pewno pojawią się również rośliny ogrodowe, które nadają się do ususzenia. Jest to mikołajek, szcześć pospolita i inne. Nasuszyłaś się, Marta, w tym roku. Tak, suszyłyśmy tutaj różne roślinki. Ta część o suszeniu roślin była przedstawiana, jak Pani wbijały gwoździe, jeżeli się Panią nie udało usłyszeć, a któraś Pani by była bardziej zainteresowana, jak suszyć takie roślinki, tak jak wspomniałyśmy, będzie sobie można ten film odtworzyć. Też możemy sobie podokładać do tej deski roślinki, żeby sprawdzić, które pasują. Można najpierw stworzyć bazę kompozycji, jakieś trawy powkładać na deskę i na tle tych traw też ułożyć inne rośliny. Trzeba je też zróżnicować wysokością, rozplanować na tej desce. Też nie do samej góry, bo deska też oryginalnie wygląda, te słoje fajnie się prezentują. Jeżeli od góry zostanie trochę miejsca, będzie można przyczepić jakąś dekorację. Docierają do nas kolejne prace, przepiękne. Świetne. Tu właśnie na filmie akurat wykorzystywana jest ta wcześniej wspomniana szcześć pospolita. Ona ma dość grube łodygi, także trzeba tą łodyżkę było uciąć ukosem, żeby ją się udało wsunąć ten wazon, w ten nasz słoik. Też niektóre roślinki są właśnie tak bardzo powyginane, tworzy nam to oryginalną dekorację. Czasem je trzeba skrócić, oczyścić z liści.
tego typu obrazy możemy również tworzyć na większych plastrach drewna. Też świetnie wychodzą. Na takim plastrze może pojawić się na przykład samo serduszko, jakiś wybrany element dekoracyjny. A jeżeli mamy większy plaster, to również może powstać taka piękna kompozycja kwiatowa. Może ona nawet wystawać poza ten plaster, też będzie świetnie się prezentowała dekoracja taka. I w ten sposób możemy tworzyć w naszym słoiku różnorodne bukiety z różnego rodzaju roślin. Mogą to być rośliny polne, ogrodowe, jakie nam się uda zasuszyć. Też proszę się postarać poprzekładać te łodygi przez serduszko. Niektóre mogą sięgać do dna słoika, niektóre mogą się zatrzymywać w połowie. Będą one tworzyły też fajną część kompozycji. Jak Marta zrobi, to my to tak nie potrafimy. Nie traficie? My już nie możemy doczekać się efektu. Gdzie ta Marta, ty masz oryginalne jakieś tam swoje? Wam się też uda stworzyć jeszcze bardziej oryginalne, pani Halinko. Każda praca jest oryginalna, jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna. Poczekamy na spokojnie. Komponujcie, układajcie. To będzie niepowtarzalne. Zobaczymy, czy będzie wam się podobać to. Na pewno będzie. Można sobie co jakiś czas podnieść tą deskę, można sobie na czymś ją pod kątem postawić, żeby się lepiej komponowało. Też jak spojrzymy pod innym kątem, stwierdzimy, że może jeszcze trzeba coś dołożyć. Też przymierzamy dekoracje. Ja też zawsze przykładam, jeżeli stwierdzam, że jednak nie, to odkładam, dokładam coś innego, dopasowuję. Nie trzeba układać jakoś szczególnie dużo w tym wazonie, bo ten sam wazon na desce już tworzy bardzo oryginalną dekorację. Czasem wystarczy nawet kilka traw i już mamy dekorację gotową. I te dodatkowo uzupełniające dekoracje przyklejamy już klejem na ciepło. Nie musimy ich tak przyklejać całkiem na płasko, mogą one troszeczkę odchodzić od deski. Uzyskamy bardziej przestrzenny efekt tego obrazu.
Ja tutaj akurat na filmie też chciałam umieścić tę dekorację w taki sposób przestrzenny i podłożyłam pod dekorację kawałek jakiejś gałązki. W takim słoju możemy wykonać dekorację na każdą porę roku. Może to być dekoracja jesienna, jak najbardziej zimowa. Możemy taką dekorację, taki obraz przeozdobić później na przykład lampkami świątecznymi, takimi delikatnymi. Można też tutaj stworzyć świetną kompozycję wiosenną. Także naprawdę ogranicza nas tutaj tylko wyobraźnia. Można tworzyć najróżniejsze kompozycje. Jak pani są daleko w tworzeniu swoich dzieł? Reszta pan? Mamy gotowe. Wszystkie pani już skończyły? Świetnie. Poprosimy później o zdjęcia. Tak. Mamy nadzieję, że praca wykonana techniką string art przypadła wam do gustu. Później na tyle obrazu mogą sobie panie przymocować jakąś zawieszkę, która umożliwi powieszenie obrazu na ścianie. Taką zawieszkę można, ale to trzeba będzie zrobić dość solidnie, przykleić na przykład z szarego sznurka. Może ona też stanowić dodatkową ozdobę obrazu. A można wykorzystać jakiś haczyk, jakąś zawieszkę od starej ramki, od starego obrazu.
Także w zależności, gdzie Panie będą chciały umieścić to dzieło, można oprzeć też na komodzie. Także na koniec pozostanie nam jedynie podziwianie naszych dzieł i znalezienie na nie odpowiedniego miejsca. Włączymy jeszcze inne przykładowe tutaj obrazy, które powstały u nas. I teraz przykładowe obrazy. I na ekranie pojawiają się również kompozycje z tych roślin w słoikach na desce. Wpływają do nas kolejne prace wykonane przez Panie. Przepiękne, właśnie podziwiamy. Od Gosi. Jak nam się jeszcze uda zdążyć, udostępnić, to udostępnimy. Mhm. Mam jeszcze 2 minutki do końca spotkania, także jeszcze może... No to mam zawsze takie kompleksy, bo te dziewczyny takie ładne mają, bo wszystkie Panie macie przepiękne prace. Albo i cię kocham, my jeszcze po warsztatach długo oglądamy i podziwiamy. Za każdym razem. Jeszcze pokażemy Paniom tutaj zdjęcie, jakie nam Gosia nadesłała swojej pracy. Co mi opowiadasz? Jest to? Mhm. Aha, jest, bo w tej pamiętam. Moja ręka, zobacz, ja pierdolę. I pozostała nam 1 minuta. My bardzo Paniom dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. My również dziękujemy. To jest dzieło Pani Zosi. Teraz widać na ekranach. Wszystkie bardzo oryginalne. Tak, czekamy na resztę prac. O, i są kolejne. O, ja! Wow. Jak zwykle świetnie sobie Panie poradziły z tym warsztatem.